Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu, jesteśmy w Baba Is You i jesteśmy taką słodziutką babą, właściwie wyjątkowo nią nie jesteśmy, bo jesteśmy keke. Czasami się tak zdarza i mamy tym razem platformy znowu, taśmy przesuwające nas, możemy wejść do góry, baba i spusz, możemy pchać babę, czyli możemy ją sobie już na dzień dobry tam wepchać przez taśmę. I pytanie, co mamy tu zrobić? Mamy dojść do drzwi, door is stop, read is, aha, można usunąć drzwi, ale wtedy jest problem ze zbożem, bo zboże sprawia, że przegrywamy. Ale w pewnym momencie na pewno musimy to przesunąć, w przeciwnym wypadku nie wyjdziemy stąd. Czyli musimy tam jakoś sprawić, żeby baba sobie poszła. Na pewno musimy to zrobić, no tak mi się wydaje, przy pomocy tego napisu tutaj, baba is push i na przykład baba is move. Tylko też taka mała uwaga, że potem tego nie zmienimy. Okej, czyli na początku baba is push. Może ją przepuszować tutaj. A mogę ja się wracać bez problemu. Keke is you. Tu jeszcze jest tak dziwnie, jakieś wgłębienie zrobione. Jakbyśmy mieli tutaj coś dostawić. Też można belt is push z tego, co widzę, zrobić. No w sumie to by szkodziło. Belt is push. Czekajcie. Musimy to dobrze wykminić. Wydaje mi się, że gdzieś tu trzeba sprawić, żeby baba chodziła. Ale jak to zrobić? Is push? A może trzeba dostawić tam, zobaczcie. Dostawić tam. Żeby co? No właśnie. A jak tak zrobimy, to co się stanie? A też się łączą. Może trzeba zrobić coś jeszcze innego, że baba nie będzie tutaj ingerować, ale na dole ma ingerować. Baba ma tutaj zrobić, trzeba ją ustawić i ona ma to wepchać, a my mamy tam wyjść u góry. Czyli na przykład tutaj dostawimy sobie baba is push. Trzeba być tutaj, trzeba włożyć tam is move. Wiecie, o co mi chodzi. Jak tutaj dosunę, to on przeniesie to, a ja muszę być na górze w tym czasie. Mam pomysł, jak to można zrobić. Można wykorzystać do tego idealnie te belty, te taśmy, dlatego że mogę na przykład ustawić dowolnie, gdzie chcę babę. Na przykład, żeby baba se tu szła jakoś, tak, nie? I zobaczymy. Teoretycznie mogę już na tym etapie tu na przykład postawić dobrze taśmę, to ona by już działała, ale niech będzie, że jeszcze zyskamy trochę na czasie i na przykład ustawimy w ten sposób, żeby tu była, o. No i tutaj baba, ten push chyba już nie będzie potrzebny. Baba is move. O, i zobacz. Aha, kurczę, no jeszcze niżej trochę. Baba is, ona się rusza. I czy ja zdążę? No nie, kroków mi zabrakło. Już zboże bije. Jakoś tak może, dodatkowe kroki zyskam wtedy. Czy to będzie miało sens? Baba is push, to muszę jeszcze ustawić babę. Baba is push. I ustawimy ją jeszcze tak dodatkowo, no mogłem tam jakoś bliżej jeszcze, ale dobra, no załóżmy, spróbujmy tak. Jeśli nie, to jeszcze mogę bliżej nawet postawić, ale wydaje mi się, że tyle już wystarczy. Okej, wchodzę nawet, nie szkodzi mi nic. Okej, i tu stoję, przechodzę. I jestem, ona przesuwa, jestem. No, to był łatwiutki poziom, taki na rozgrzewkę. Te z grzybami tu były trudniejsze wcześniej. Jak tak dalej pójdzie, to w przyszłym odcinku kolejny ending, bo dziś wystarczy, że 5 zarodników zdobędziemy. Już będzie można zobaczyć, co znowu dla nas przyszykowali. O, tu czaszki się poruszają śmiesznie. Tree is push, mogę pchać drzewo, ale drzewa nawet nie ma, bo drzewo ma. Aha. Ja mogę sobie sam stworzyć drzewo. Door is sink. A również jak się zniszczy dzięki temu, to będzie miało drzewo. Drzewo ma drzewo. Tylko na co są te czachy? Tak naprawdę, jeśli bym bardzo chciał, mógłbym wziąć sobie tree. Aha, nie mogę. Nie synkuję, bo napis chyba lata. Text is flow, dokładnie. Czy tree is door? Nie, czekajcie. Door is tree chciałem zrobić. To jest mój pierwszy pomysł. Zamieniamy sobie na drzewo. Okej. Tree is sink, ale też tree has tree. I tree is push możemy zrobić. Czyli kurczę, tutaj się zrobiła taka plątanka. Tree is, a nie mogę tutaj. Tree is push. I zobaczmy, czy sinkuje. Aha, odbija się. School is defeat and move. Czekajcie, bo ja mam to pchać, ale co mi to daje? Jak nie, to co? O, teraz, teraz, teraz. Wchodzi, wszystko się niszczy po kolei. Ale muszę zrobić, żeby to dalej było. Żeby dało się potem teraz chodzić. A ja potem nie przejdę, widzicie. Teraz to będzie problem. Nie, nie ma problemu, mogę potem przejść. Ej!
To było jakieś podejrzanie łatwe. Myślałem, że to jest bardziej rozkminione. Ja tam jeszcze próbowałem doszukiwać, jak przejść po tym drzewie, wystarczyło, że przejdę. Montowałem chyba odcinek, nie ten ostatni, ale właśnie jeszcze poprzedni. I tam zauważyłem, że dużo było takich sytuacji, że ja mogłem po prostu przejść po czymś, a rozkminiałem dalej, więc to trochę, no już overkminiet często wchodzi. Ale mamy up tym razem, możemy się do góry podnosić. Ducha możemy sobie popchać, ale nie wiem po co. Up. Up widocznie jest po to, żebyśmy mogli na przykład nad taśmą przejść. Rozumiem, mniej więcej belt is shift, żebyśmy mogli dorzucić up. Belt is up, żeby było nad. Zobaczmy. Belt is up. I teraz, aha nie, żeby w górę się zwróciło. Byśmy mogli w górę zwrócić. To jest flaga w ogóle. Aha, kwiatki. Kwiatki przeszkadzają. A co robi baba is up? Tak z ciekawości, czy ja się zwrócę do góry wtedy? Nie, cały czas jestem zwrócony do góry. Chodzę dupą. No śmieszne nawet. Belt is shift, czyli nas przepycha. To wygląda tak, jakby trzeba było tutaj dać ducha i żeby on do góry poleciał. Ghost is push and hot. A melt jest kwiatek, żebyśmy... nie mogli tu zrobić nic. A może baba is shift? Zadziała to? Jakbyśmy sobą mogli pchać? Zobaczmy. Chyba nie. Z tego co rozumiem, duch roztapia nam. Musimy w jakiś sposób wziąć to, żeby go przesunąć, ale jak? A może to jest takie, wiecie, przekminione, że najpierw musimy belt zamienić babę, a potem babę w belt. Jeszcze możemy zwrócić to, no. Zobaczmy. Tylko jak zamienimy babę w belt, to będzie problem z nami wtedy, ale może jakoś się uda. Nie, nie uda się. No nie, czekajcie. Coś tu działa, tylko jest problem tej natury, że wtedy nie zrobimy baba is shift. Gdyby tak było... A wiem, chyba trzeba znowu to, żeby nasuwać na siebie i wtedy można coś oddzielić. Na przykład. I trzeba tutaj jakoś, w drugą stronę chyba trzeba. Pyk, pyk. Belt is baba. Pytanie czy tak, czy jeszcze dalej nie iść gdzieś. Jakiś dalszy krok, o w ten sposób, belt is baba. No nie, bo my się już nie przemienimy. Belt is baba, my się już nie przemienimy z powrotem, czekajcie. Mówiłem, że łatwe, łatwe i widzicie. Tak się to kończy. Ej, a może baba is shift? I ja bym przecież wypychał te kwiatki, czy nie? Bo o tym nie pomyślałem, może to jest... Ducha nie potrzebujemy w ogóle. Czekajcie. Okej, okay. Czyli jest tu słuszny punkt i nie mogę wejść tego ducha. A czemu ja to mogę pchać w ogóle? Baba is shift. A ja wszystko pcham teraz. A, belt is up! Zobaczcie, jak dam belt is up, to wszystko się powypycha do góry wtedy. Belt is up i teraz belt is shift. Musieliśmy właśnie zwrócić do góry, żeby flaga i inne rzeczy zostały wypchane. O, nie, flaga sama się wypchnie. Nie, z kwiatkami. Nie wygramy tego tak. W momencie, kiedy ja to dam i zwrócę do... Czekajcie, bo się zablokowałem sobie. Wystarczy, że to tutaj dam i sprawię, że to by było do góry. To mogę już popchnąć tego ducha. Jeśli oczywiście to będzie shiftem, to go tam wypchnie. Proszę bardzo, o to nam chodziło. I teraz możemy tam popchnąć ducha bez większego przypału, żeby... No właśnie, żeby... A, wszystko psuje, dobra. Czyli ja znalazłem jakieś inne wcześniej rozwiązanie, ale tam było nieskuteczne, bo nie mogliśmy do końca pójść z tym. Ale no tak czy siak udało się tym duchem. To teraz siódemeczkę. Ja wiecie, że jestem fanem chodzenia po kolei, niekoniecznie tu jak są poziomy rozpisane, tylko numerkami. I tu widzę, że już mamy taśmę, którą możemy pchać i wtedy wall is stop wywalamy. Ale do flagi nie mogę wejść wtedy. Flag is win. Wall is stop. Flag is stop. Nie mogę wejść do flagi. Pewnie muszę coś belt is win zrobić. Może flag is push. Nie, nie wiem. Tak byśmy mieli ten is jeszcze wziąć do czegoś. Kurczę, o co tu chodzi? Trzeba to rozkminić jeszcze, bo tree to jest stop, ale to dziwne mega. Dziwny poziom. Bo nie widzę tutaj nigdzie świni podłożonej, a gdzieś na pewno jest podłożona. Flag is push. Będziemy w stanie wepchnąć może w siebie wtedy. Belt is shift. Wall is stop. Mogę wtedy zabrać to gdziekolwiek chcę. I mogę sobie wypchnąć flagę. Albo sprawić, żeby mnie wypchało na tę flagę. Ej. Belt is shift. No to działa. No to czekajcie, to teraz tego pusha wywalić i wepchnie nas na to.
Nie, nie działa, nie byłoby chyba za łatwo. Jakieś jeszcze mam pytanka, mianowicie na przykład, czy da się zrobić, że belt będzie popychany i będzie na przykład we fladze? Belt is push? Nie, bo belt is stop gdzieś jest? Flaga blokuje. Jak flaga blokuje, to nie damy rady, tak. Dalej ciekawi, co z tą flagą, bo ja sobie to mogę wypchnąć gdzie chcę. Jakoś trzeba wykorzystać te taśmy. Może jest jakiś warunek, który pomaga jakoś to wziąć. Jakoś wepchnąć się może, sklonować się. Baba is Yui, kurczę, Yui is wall. Może flag is push? Mamy dać... Ej, wiem. Mamy dać, żeby... Może flaga, żeby na nas padła. Flag is push. I czekajcie, ustawimy ją na taśmie, da się? Da się wtedy. Tak, flag is push. I teraz belt is shift. Spróbujemy może, nie wiem, gdzieś tam bardziej, żeby być bliżej. I spróbujemy, żeby w nas weszła mimo wszystko. Zobaczymy, czy to zadziała. Leci to? Nie leci. Leci! Z każdym moim ruchem. Dobra, to tu sobie ustawimy. Może jakoś. Belt is shift. I co, doleci? Jest, udało się. Mimo, że była stopem, no to my nie mogliśmy w nią wejść, ale ona w nas mogła, więc tak to mniej więcej działa logicznie. Zaczynamy poziom 8, czyli Victory jest zwycięstwo w otwarciu, in the open. Keke się porusza jak my. Keke is right, trzeba go gdzieś prawo przestawić. Możemy go przestawiać jednym guziczkiem, co nam daje spore możliwości, ale czekajcie, że mogę go odłączyć? Przeczekać, aż on wróci. Aha, nie wróci, bo zawsze będzie się w prawo zwracał. Dobra, przestań się ruszać. Tu nie mogę. Keke is up, można dołożyć ewentualnie, jakby się chciało, żeby poszedł do góry. Tylko tego napisu już nie wyciągniemy. Zróbmy tak, żeby move'em go tam zatrzymać. Tu, nie, jeszcze tu. Tutaj keke is up możemy zrobić, czyli pchamy ten napis tu. Keke is up. Tylko jak on nam to weźmie wtedy? Bo trzeba będzie tak poobracać. Keke is win. No i co? I dobija w to. On nam ma to chyba przynieść. To już tu trzeba wtedy. I keke is up wtedy zrobimy, żeby on poszedł do góry. Keke is move. Okej, okay, teraz keke is right trzeba zrobić, żeby on się odwrócił jednak. Tylko są dwa warunki równocześnie, postać może głupieć. Więc tak, keke is right. Ale move'em też mam. Aha, zwróciliśmy go już, to move'em. I teraz niech se chodzi na luzie. I teraz up. Nie, jeszcze nie. Teraz up. I on będzie się obijał. Teraz likwidujemy. On nam przynosi. Teraz musi się zwrócić w prawo. Ale równocześnie ma iść. I teraz w odpowiednim momencie ma iść. Ma się zwrócić. Czekajcie. Ma się zwrócić tu mniej więcej w górę. I już ma się przestać zwracać w górę, bo ma wrócić do nas. No fajne, fajne, sterujemy nim zdalnie, na to wychodzi. Teraz right, obracamy go znowu i teraz przychodzi. No i teraz musimy dopchać, żeby keke był prawdopodobnie zwycięstwem. No tutaj nie ma co jakieś filozofować. Nie ma żadnej zasady, że keke is defeat albo coś. No to wchodzimy. Fajniutki poziom, fajniutki. To był 8, 9 dla odmiany jest. Tutaj tam jest 11 dopiero. Więc będziemy dzisiaj chodzili po tych kwiotkach i innych rzeczach. Poruszająca się podłoga. Nie, karaluchy są! Karaluchy! Czy niszczą flagę? Albo czy niszczą mnie? Pewnie mnie niszczą. No bo co mają innego niszczyć? Jestem keke. Flagi spusz, mogę puszować flagi. I mam isa jeszcze dodatkowego. Baba is, tam może baba mam się zamienić jakoś. Belt is shift, porusza nami. Mogę iść nawet od dołu z tego co widzę. Tylko wtedy mnie będzie spychać. Już się nie wydostanę nigdy. Ale mogę tam flagę wepchnąć na przykład. Flaga flagą. No. To wtedy mogę przejść normalnie. Więc jest to jakieś rozwiązanie na pewno. Flag is push. Możemy zrobić w ten sposób, że... Tu flag is push. A już tego nie wyjmę. Kurde. Może inaczej. Tu trzeba jakoś dołożyć jeszcze do pieca. Kurde. Flagą o flagę, aż zbierze się miarka, to tam se pójdzie na luzie. Is. Czy is mnie będzie blokować? Powinno, więc jeśli uda się tam wrzucić, to profit. Punkt dla nas. Tu musi być kolejność jakaś zachowana. Mnie się wydaje, że pierwszą flagę trzeba wrzucić tutaj. Albo ewentualnie isa. Mi się wydaje, że flagę, bo flagę potem trzeba uwolnić z tego wszystkiego. Trzeba sobie tutaj dołożyć. Możemy wziąć i co?
Jak tak patrzę, to da się też napis tutaj ułożyć, wiecie, i tu powpychać poszczególne rzeczy. Na przykład da się flagę jedną tu dać, drugą tutaj. I wtedy obie rzeczy będą działać. Powiedzmy, ten is jeszcze wstrętny jeden jest. Chociaż z drugiej strony patrzcie, ja już nie potrzebuję... A nie, one muszą stawiać opór, bo inaczej będę w nie wlatywał. Ej, chyba mam plan jakiś. Można tutaj jedną flagę dać. Flaga o flagę. Chyba. To sobie tu popchnę. A resztę zrobimy napisami. Patrzcie, po dwa napisy będą na łeb, więc... Brzmi to łatwo, ale w praktyce czy niczego... Nie, to wyjdzie nam. Wyjdzie nam, jak napisy blokują. Jezus Maria, ale się namęczyłem. 20 minut tu siedziałem, ale dalej jest problem. Baba is win. Chyba popchałem to źle. Baba is win. Trzeba tak popchać jeszcze. Strollowali na koniec. No, jest, ale ciekawe, ciekawe z tymi taśmami, tą kolejnością trzeba było pomyśleć. No i widzicie, że już mam kolejny ending możliwy do zrobienia. On jest tam po lewej. O, jeszcze nowa strefa jest odblokowana tutaj gdzieś. Kurde, co tam się stało? Zobaczmy to. Bo tam się za 5 kwiatków kolejny ending odpalił. Jeszcze tak zobaczę, nie będę tego dzisiaj przechodził. Wulkanik, jakiś wulkaniczny level, ale to nie wygląda jak ending. To jest 9, nie? To jest kill, to jest 9, tu jest 7, to jest jak normalny poziom. Pazm, to może ja zrobiłem już ending. Tu 7 potrzebuję. Już nie ma innych endingów. No to dziwne mega. Robiłem 9, to teraz 10. Lecimy według kolejności. Kochany, jakiś domek jest. No i naprawdę kochany, otoczony sercami i troską. Mogę pchać kamień i klucz. Drzwi są zamknięte, klucz otwieram. Mogę zrobić żerok i ski. I tak na początku bym się ku temu skłaniał. Załóżmy, że tak. To teraz kij musi być pchaniem, byśmy mogli go tam wepchnąć i otworzyć sobie miejscówę. Pytanie, co nam to daje? Jeszcze nie wiem. Robię na ślepo. I muszę pewnie jakiś napis wepchnąć w wodę, ewentualnie zrobić sobie znowu kamień. End. A może trzeba podwoić? No nie możemy napisu. A co gdyby zrobić? W ten sposób, że baba is... Ale rock is you i potem... Dorobimy jakąś taką dziką kombinację, że baba is you and key. Is and rock może. Is you and rock. And rock. A. Rock and baba is you chyba powinno być w tej kolejności. Jakby się nad tym zastanawiać bardziej. Co nam to daje? Bo możemy się w klucz również zamienić. Okej. Steruję teraz dwoma. Tu się psuje z tego, co widzę. No i załóżmy, że... jak to zrobić teraz? Key is rock, nie. Rock is key, bo powinno być. Jeszcze zobaczę, co mi to da, bo może możliwe, że to nie ma sensu. Okej, i teraz key... And baba is you. To jest po prostu drugi sposób z tego, co widzę. Jakieś takie... Key is rock... And coś tam. And baba. Tak chyba na początku chciałem zrobić. Nie, rock is. Bo coś mi tutaj nie wyszło ewidentnie logicznie. Key is rock and baba. Trzeba w dobrej kolejności, bo już się to zamienia. Zróbmy tak. O, mogę się sklonować dzięki temu. Czekajcie, jestem. A, jest klucz. No to, key is push trzeba zrobić. Jakąś siłą rzeczy, nie wiem gdzie ta siła rzeczy jest. Key is push. I weźmiemy sobie ten kluczyk. Jak to teraz zrobić, nie? Chyba tak. I teraz jednego poświęcamy. Ale jednego. O. No i mamy. Widzicie, wszystko o klonowanie się. Ja to już znam z pierwszych poziomów. 11. Supermarket tym razem. Market, bo są taśmy znowu. Belt is right, można wszystkie na prawo. Up też można tutaj wziąć po coś, tylko to nie ma sensu tam wchodzić w momencie, kiedy możemy coś dopchać na przykład, żeby tam się dołożyło jedynie. Nie wiem, belt is... Kamień można dopchać, żeby coś się dopchało tam, no. Wall, ej, bez sensu. Tak? Wall is right. No zgadza się, że jest prawo, ale to wtedy nie ma sensu kompletnie. Aha, wiem, trzeba coś puścić, jakiś kamyczek, tylko po co jest wtedy right? A co gdyby zrobić wall is belt? A nie możemy nawet, bo tam to nie doleci. No musimy dojść zanim się zamieni w ścianę, no ale jak? No, prawie. Jestem blisko rozwiązania, zastanawiam się, jak to trzeba zrobić jeszcze.
prawie, no. A co gdyby ustawić tak, że to leci szybciej? Widzę, że problem polega na tym, że musimy jak najbardziej opóźnić dolatywanie kamienia, czy co tam, cokolwiek w sumie mamy, nie? Chyba wiem. Przecież mogę sobie tam do siebie bliżej zabrać jeszcze. W ten sposób też opóźnimy. Tylko pomyślmy, bo to możemy wziąć tak. Wszystko idzie teraz w tę stronę, ale ten up będzie nam potrzebny, to pamiętajmy o tym. Czyli ustawmy sobie tutaj na przykład. Right trzeba tam ustawić na odwrót. Czyli tu right. Tutaj. No i pomyślmy, tak żeby wiecie, o tu nawet jest takie wgłębienie śmieszne, tylko wtedy pojedynczo trzeba. Belt. Is. Nie wiem czemu, ja tu próbuję jakoś kombinować z tymi taśmami, nie wiadomo jak, a wystarczy, że przecież sobie nawet, nie wiem, tutaj dopchamy, o, Jezu, przecież to było łatwe. A ja nawet nie wziąłem pod uwagę, że można sobie dostawić tam bliżej się, bliżej flagi. Ja pierniczę, 12! Znowu coś z karaluchami, znowu coś z zablokowanymi drzwiami. Fungus, love is win, a fungus is defeat wtedy, czyli nie mogę wtedy przejść do tego. Możemy robaka pchać. Robaczek. Możemy to w ogóle wypchać. Belt is shift. Można belt is push. I ustawić go jakoś. Żeby go sobie tutaj wypchnąć albo, nie wiem, zobaczymy. Ewentualnie siebie możemy wypchnąć, żeby robaczka być w stanie. Trzeba się tu pobawić z tymi puszami. A belt is shift? A belt is back? Było śmieszne w sumie. Bo back is shift. Nie, nie da się, zablokowali to. Belt is belt i back is back. Nie można w ten sposób. Gdyż się to psuje zabawę. Też można back is shift, to wtedy też się dziwne rzeczy podzieją. On będzie tak samo działał. O, wypchnął. W sumie? Tylko za bardzo nie wiem, co nam daje robaczek. Czemu nie mogę sobie po prostu wziąć taśmy gdzieś? Dajmy na to tutaj. Aha, bo on musi wejść na to. No to nam nie da czasu, nie ma back is move albo czegoś takiego. Co, zróbmy to tak jak kiedyś, baba is shift. To kiedyś to działało. Zobaczmy. Okej. No to co za problem, baba is shift? No dobra, no to co teraz? Co z tym? Baba is... belt is... Chociaż jak shiftuję, to przecież mogę też grzyba chyba wziąć, czy nie, czy serce. Oj. Defeat? Love is defeat, bez kitu. Uważać z tym dziadostwem. To może jakoś wejdę tu i w drugą stronę, czy nie? Nie da się chyba. Mogę to popchać teraz. Belt is ten. Robaczek też mógłby shiftować niby. Ale robaczek coś czuje, że będzie potrzebny do kwestii dolnej. I nawzajem się odpychamy. Śmieszne w sumie. Patrzcie, idziemy razem. Za rączkę, z robaczkiem. I co to zmieni? Jakby robakiem go przykryć jakoś? Ej, to może zadziała? Back is shift, albo coś takiego, żeby przejść po tym po prostu. Back is shift. Też nie działa. W sumie gdzieś nie obrócę, tam też się to obróci. Czekajcie, pyk. Pyk. O, idzie w dół. Może za daleko myślę. To coś w stylu, że trzeba robaka wepchnąć, kurczę, na taśmę, a między napisy albo coś i kurczę, coś się zrobi. Dobra, to musi jakoś działać, że jak ja sobie włączę to... jeszcze inaczej. Jak ja sobie włączę to, to się załączy, czyli tak, żeby był na jeden guzik. Pytanie, gdzie ja mam ten guzik ustawić? Ponieważ tam mi się mechanicznie to zrobi. I co teraz, nie? Czy można tutaj to jakoś tak ustawić, żeby dało się wepchać tego isa albo cokolwiek? Żeby móc tam po prostu być? Jednej rzeczy nie rozumiem, skoro napis lata, to czemu nie mogę pod niego dać taśmy? Nie wiem. Wydaje mi się to nielogiczne, bo jak to bym wepchnął taśmę, może by się udało jakoś w drugą stronę, albo tylko jeden napis wepchać, no ale coś mi tu nie pyka. I do widzenia, jestem robakiem, nie istnieje, nie żyje w ogóle w tej grze. Ej, to ma nawet sens. Jakbyśmy go tu dali. Na przykład z wiedzą, że ja mogę przepaść napis przez to. Mogę dopchać coś, no ale w sumie... Jak to zrobić? Dobra, mam coś ciekawego.
Bo ja tu mam dwa kroki do wykonania, a z tego co widzę, oni też będą wykonywać dwa kroki. Tylko no muszę sobie to dobrze wszystko ustawić. Pyk, 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 pyk. Kurde, nie? Czy dałoby się to tutaj jakoś przerobić, wrobić? Dobra, pyk, pyk, pyk. No nie mam pomysłu, no. W sumie to rozwiązanie było chyba najbliższe, nie? Pyk, pyk. Ej, w sumie patrzcie na tego karalucha i kurczę te taśmy, że oni się poruszają cały czas tak samo. To jest szansa, że one idą tylko dwa kroki dlatego, że ich tak ustawiłem. A co jeśli one mogą w nieskończoność chodzić, bo jeden drugiego cały czas przesuwa i razem się tak przesuwają. Czekajcie, zobaczę to. Bo to może być rozwiązanie, bo już kurczę, naprawdę. Dobra. Zobaczmy tutaj na przykład. Czy to zadziała? Czy oni się cały czas będą przesuwać nawzajem? Zobaczmy. Pyk. Tak! Oni się przesuwają! No dobra, czyli o to chodziło. Ja to zrobiłem już praktycznie. O Jezu, ale mi to zajęło. 12 poziom. Nie no, z tych wszystkich najtrudniejszy chyba. Rip po prostu. Co mamy w 13? Fabrykę jakąś, fabrykę marzeń, fabryki już były, fabryka pełna, kurczę, jakieś znowu chrząszczy, chrabąszczy. You is weak. Mogę się niszczyć. Box has key. Mogę, że key has box, ale wtedy nie będzie to mną, teoretycznie. Key otwiera drzwi. A mogę przechodzić przez te, bo w sumie karaluch nie ma nic o karaluchach. A nie jest, back is defeat. A mogę je popchnąć? Podlegają popchnięciu? Nie. Mamy jakiś perpetuum mobile chyba tu stworzyć. Znowu kluczowe albo coś. Box is weak. A box has key. Czyli muszę je niszczyć czymś? A może box is you, że już mogę zacząć? Aha. Jakieś wstrętne te zabijemy. Karaluchy. Nie, też nie. A to? Czemu nie mogę zmiażdżyć tego warunku? Teoretycznie. Aha, bo napis nie jest weak. A box has door? Nie, to też nie ma sensu. Mogę sobie przepchnąć napis teoretycznie jakiś. Box is defeat and weak. Możemy podać i zamienić się boxa. Teraz o tym myślę. Miło, miło. To wtedy has, nie wiem co z has. Box. Okej. Lepiej tego nie podam, wydaje mi się. And weak, chociaż tam może być dalej problem. No bo jak to dźwignąć? Jest chyba możliwość. Jezu. To muszę chyba tak sobie poniszczyć pudełka, żeby chociaż coś tam odzyskać. Śmieszne w sumie. Dobra, end week. No i mam has, odzyskałem te has. O, no chyba musimy poświęcić karton i mam teraz, mogę być z powrotem kluczem, albo nawet boxem. Ojeju, może box has key. I czy mogę pchać boxa? Box is weak. Box has key. To czemu nie zadziałało? A może są dwa klucze? Się respią, tylko po prostu źle to robię. Mało tych pudełek wydostałem, co? Może dało się więcej. Box and key is you. Też mogę tak zrobić. Może to by było mądrzejsze, chociaż to, tego enda przydałoby się jeszcze wykorzystać. No nie. A co jeśli jest jakiś fajny sposób wyniszczania się, typu... Wiecie, coś takiego? Tak, se najwięcej wezmę. Bo o! Zobaczcie, pa! Ile mam tych pudeł nagle? No. To mądre, mądre. Jeszcze więcej weźmiemy niż można było się spodziewać. Okej, tutaj po jednym możemy skasować. Ale patrzcie ile ze sobą zabieramy. To jest kozackie. Dobra, no to teraz możemy się tutaj pobić. Albo zrobić, bo nic nie popchamy. Key możemy popchać. Będę kluczem. Box has key. I co? Niby ma klucz, a nie ma... Chociaż czekajcie, jak ja wejdę, nastakuję sobie te klucze, to mam mnóstwo kluczy. Ej! Dobra! Jakoś pomyślałem, że jak się zestakują te klucze, to nie działają, a to nieprawda. To zróbmy sobie jeszcze 14 tutaj. Tiny pasture. Mamy kekę, mamy babę. Flaga i stele, teraz znowu się teleportujemy flagą. A co tu jest winem? Możemy tutaj wejść i nie możemy przeprowadzić pewnie tego, bo znowu jest problem. Keke is push, możemy go gdzieś ustawić. Keke is shift, aha, keke możemy ustawić tak. Flagę mogę popychać? Mogę popychać, w sumie? Jakby keke shiftował coś. Udałoby mu się... popchnąć, to by było super.
Ale tak myślę, z drugiej strony możemy przecież go wepchnąć we flagę, która teleportuje, jak tylko chcemy. Na przykład jak chcemy, żeby w dół wysyłał, no to niech wysyła. Chociaż z drugiej strony po co? Po co? A wiem po co. Popatrzcie, jak są ustawione te flagi. One, no nie możemy przepchnąć tak potem tej rzeczy danej. No to dobra, no to tu będzie tele. I tyle styknie. I shift. O, wypnął tę flagę w ogóle. Tak też można. Okej. Okay. Mam wina, flag is win. Co to był za speedrun? Co to za łatwy poziom? Podejrzanie łatwy, po tym co ja tutaj przeżywałem katusze. No dobra, myślę, że w tym momencie zakończymy. Dzisiaj tak było sporo poziomów i na niektórych się naprawdę natrudziłem, jestem zaskoczony. Dzisiaj odblokował nam się świat 8 i 9 ku mojemu zaskoczeniu. Ale tak, to jeszcze ten las w przyszłym odcinku nas czeka. A to czy to jest jakaś... znowu jakiś wariant? Jezus Maria, nie mogę na te robaki patrzeć już. Dobrze, więc na tych robalach sobie zakończymy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i tu będzie troszkę więcej myślenia, już widzę. Trzymajcie się i pa pa.